Zapraszamy na spotkanie ze znakomitą piosenkarką, kompozytorką, autorką tekstów, reprezentantką Polski w 62. konkursie piosenki Eurowizji, aktywistką społeczną Kasią Moś. Jeśli chcesz wyleczyć duszę swą, to zaśpiewaj ze mną zwykłe to. Piosenką zacznij dzień, odnajdziesz radość serc. Ile czasu możesz tutaj spędzać? Przypuszczam, że to jest dla ciebie bardzo ważne miejsce. To jest dla mnie bardzo ważne miejsce. Rzeczywiście to ten dom mamy od 2 lat. Państwo, którzy mieszkali tutaj przed nami, również byli pozytywnymi wariatami, bo mieli też, myślę, że może troszeczkę mniej zwierząt. Bo jak się wprowadzaliśmy tutaj, to mieliśmy tylko 4 kotki. Teraz jest już ich 9 i 10 psów. I rzeczywiście jak wracam z koncertów, to przyjeżdżam tutaj i to jest miejsce mojego odpoczynku. Ten dom, który jest, można powiedzieć, taki trochę magiczny. To jest jak taki domek czarownicy, a trochę domek góralski. I rzeczywiście myślę, że też kontakt z poprzednimi właścicielami i to, że jednak bardzo mocno wierzymy w energię miejsc. Jak weszliśmy tutaj, to poczuliśmy się jak w domu. Poczuliśmy, że tutaj jest ciepło, którego szukamy, że tu jest spokój, którego szukamy. Właściwie dla naszych zwierząt, których mamy poprzez także wielką miłość i chęć ich ratowania, mojej córki, tak naprawdę dla nich kupiłem na wsi dom z olbrzymim ogrodem i kawałkiem lasu. To miejsce tak naprawdę staram się do siebie przytulić i pewnie ono wzajemnie mnie, ale nie jesteśmy jeszcze na takim etapie zasiedzenia. Zwierzęta zawsze były ważne w swoim domu. Troszeczkę o tym wiem po rozmowie z tatą i bardzo mnie ujęło to, w jaki sposób opowiada o zwierzętach i w jaki sposób mówi o muzyce. I w zasadzie jest to właściwie takie samo zaangażowanie i wielkie serce. Teraz już rozumiem dlaczego. Pamiętam, kiedy przyszedł do nas do domu pierwszy pies, Koko, która już nie żyje, to co się stało z tatą, było naprawdę niesamowite. Ona go tak otworzyła i od tego czasu dla taty myślę, że zwierzęta stały się zdecydowanie ważniejsze od ludzi, czasem nawet ważniejsze od nas samych, ale nam to absolutnie nie przeszkadza. W zasadzie, kiedy tata dzwoni do nas, to pyta tylko i wyłącznie, ile jest kotków, ile jest piesków, czy wszystko w porządku, czy są wszystkie, czy macie sprawdzone i to go interesuje najbardziej. Jest niezwykle empatycznym człowiekiem, zawsze był. I do ludzi, ale myślę, że do zwierząt teraz jego tak bardzo dotyka krzywda, którą ludzie wyrządzają zwierzętom. Jest to dla niego bardzo trudne i tylko kiedy może to pomaga naprawdę na każdym kroku. Jestem z niego piekielnie dumna i cieszę się, że mam takiego tatę i mamę i że w ogóle jestem z takiej rodziny, która rzeczywiście myślę, że nie tylko szanuje zwierzęta, ale również przyrodę. Wszystko, co zielone, wszystko, co żyje. Ratunkiem dla życia jest pobudka tłumów. Gdy dobro waszych serc dotrze do rozumu, znów miarowa rytmizacja płuca ziemi za korzeni. To, że muzyka w waszym domu jest obecna, jest oczywiste, ale jak to wpływało na was, na ciebie i na twojego brata? Czy rodzice byli wymagający? Ja zawsze się cieszyłam z tego, że moi rodzice to nie są tacy rodzice, którzy jakby, że moje dzieci są najcudowniejsze, najmądrzejsze, tylko wydaje się, że w momentach, kiedy rzeczywiście zasługiwaliśmy na to, jeżeli można tak powiedzieć, żeby nas za coś pochwalić i powiedzieć, że coś było dobre, fajne, wartościowe, to rzeczywiście oni mówili, ale zdecydowanie częściej mówili prawdę, po prostu. I to jest akurat dobre. Pamiętam, jak obserwowałam tatę jako dziewczynka na festiwalach, to pamiętam właśnie taty charakterystyczne trzymanie nóżek, jak grał na skrzypcach. Miał zawsze te nóżki tak podniesione i był taki, no, taki jakiś płynący w tym wszystkim. Mati rzeczywiście ma to w ruchach po nim, jest całym tatą. I myślę, że jest tak samo wrażliwy, tak samo utalentowany jak tata. To jest piękne, to zawsze mnie bardzo wzrusza. Ja w ogóle jestem blisko z moim bratem i bardzo go kocham i uważam, że jest zdecydowanie lepszym muzykiem i w ogóle fajniejszym człowiekiem niż ja. I to się z tego cieszę, że mam takiego brata. Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo, bardzo, bardzo gorąco! Trochę było tak, że tata pokazywał nam ten klasyczny świat, a my tacie pokazywaliśmy ten rozrywkowy świat i to się tak przeplatało i to się do dnia dzisiejszego przeplata. Zresztą ojciec mój na przykład bardzo lubił rapowe utwory, w których ja się udzielałam. Tata jakiś był wielkim fanem, sobie czasem słuchał ich. Czasami chciałbym uciec od problemów, schować pod skorupę. Jak masz radę, to
dosyć często występujecie z tatą obecnie. Czy to jest łatwe, czy to jest trudne? Kiedy oglądaliśmy, pamiętam, taki materiał z koncertu właśnie z Pasji według Świętego Marka, kiedy ja byłam totalnie rozdygotana tym projektem, no bo to bardzo trudna partia i no, dla takiej młodej osoby to wielkie wydarzenie. I jest to takie właśnie nagranie, kiedy tata pokazuje pani Urszuli Kryger wejście, to robi z taką delikatnością, sobie znaną tylko subtelnością, wyrafinowaniem, a kiedy pokazuje swojemu dziecku, jak ma wejść, to jest po prostu takie, śpiewaj. Po prostu zawsze się śmiejemy, że no, dokładnie, nie ma to jak empatia względem swojego dziecka. Ale tak naprawdę to jest oczywiście żart. Tata też jest taką osobą, która bardzo często się wzrusza. I mama właśnie się z niego śmieje, że jak ogląda czasem, czy słucha jakichś naszych wystąpień, to zalewa się łzami. No to tylko świadczy o wielkiej miłości do nas. To jest piękne. O, pieski się pogryzły właśnie. Też się kochają, ale jak to w rodzinie. Które z tych osiągnięć artystycznych dla Ciebie jest najważniejsze, które było najtrudniejsze? Na pewno coś, z czego jestem piekielnie dumna, bo ja w ogóle jestem przeważnie siebie bardzo niezadowolona. W sensie jestem względem siebie bardzo wymagająca i nie lubię siebie słuchać. Zawsze zrobiłabym coś inaczej, że wydaje mi się, że to było bez sensu, że to niedobrze i tak dalej, i tak dalej. Ale coś, z czego jestem dumna, to na pewno projekt nasz Moniuszki. Bo rzeczywiście śpiewając te pieśni, będąc z orkiestrą na scenie, z naszymi chłopakami, patrząc na to i będąc dumną z mojego brata i z Mateusza Kołakowskiego, że wykonali kawał dobrej roboty, naprawdę pisząc te kompozycje, aranżując pieśni Moniuszki. Uwielbiam to śpiewać. Przośniczki siedzą jak anioł feczki, przędą sobie, przędą jedwabne niteczki. Kręć się, kręć wrzecioną, widź się to widź. Lubię też bardzo wspominać pracę właśnie z Pawłem Mykietynem przy Pasji według Świętego Marka czy przy Królu Lirze. Też myślę, że nasza płyta i wydanie tej pierwszej płyty i to, że wspólnie właśnie się z moim bratem rozwijaliśmy i pracowaliśmy razem, to są wszystko takie, ja naprawdę mam tyle fantastycznych wspomnień. A jeżeli chodzi o trudne chwile, wiadomo, że one były. Myślę, że też to, że pewnie na Eurowizji byłam tak nisko, to też gdzieś tam na mnie wpłynęło. Tylko, że jakby ja też jestem takim człowiekiem, który się nie poddaje, że wydaje się, że wszystkie takie rzeczy, które... Zresztą wydaje się, że lepiej chyba jest tak, że trzeba na wszystko ciężko zapracować i że nie jest tak, że wszystko przychodzi nam łatwo i że pojawiają się przeszkody i że robimy dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, że to wszystko jakby, no, w życiu potrzebny jest balans. I na pewno ten balans dzięki temu mamy. Żeby prowadzić tak aktywną działalność artystyczną, żeby być opiekunem, obrońcą, musisz być chyba silną osobą. Na pewno coraz silniejszą, na pewno coraz bardziej asertywną. I zawsze wydawało się, że jestem dosyć słaba i miękka. Jestem z jednej strony, ale z drugiej strony chyba też życie nauczyło mnie właśnie takiej siły. Do życia w sumie trzeba mało. Garstka dobroci, szczęścia kiść, żeby się bliżej podejść dało, żeby obok siebie iść. Utwór Przecież, który został stworzony w ramach akcji Zerwijmy łańcuchy, bo przez wiele lat dalej jestem ambasadorem tej akcji. Myślę, że ta piosenka rzeczywiście wzruszyła bardzo wiele osób i to ważne, ale tak naprawdę tak często przynajmniej słyszę, że ludzie na przykład przez to, że ja dużo o tym mówię i nie krępuję się o tym mówić, bo teraz już trochę jest inaczej, ale jeszcze parę lat temu ludzie, którzy mówili o prawach zwierząt i traktowali zwierzęta jak równoprawnych mieszkańców tej planety, trochę byli traktowani jak no, wariaci. Ale teraz to się zmieniło i rzeczywiście słyszę często, że ludzie przez to, że ja już tyle o tym mówię, że trochę zmienili swój stosunek.
mam taki utwór, który chcę też za jakiś czas wydać. To jest taka piosenka, którą napisałam po naszej tragicznej śmierci jednego z naszych piesków. Mimi, która zginęła 2 lata temu, uciekła po prostu mamie na spacerze i Felix wrócił przez pasy, a pan się nie zatrzymał i po prostu ją przejechał. Tak mówimy z mamą, że jeżeli jest tak, że jest reinkarnacja na przykład, jeżeli w to wierzyć, to myślę, że Mimi była w poprzednim życiu człowiekiem, bo była tak mądra. Ona była jak taki zefir, ona była jak taki wiatr, który miał się pojawić, miał wprowadzić zmiany w naszym życiu, takie pozytywne, i po prostu gdzieś pofrunąć dalej. Może już się gdzieś odrodziła. No i taka będzie piosenka o niej. Chyba najbardziej spektakularna akcja jest związana z byczkiem, którego uratowałaś. Jak do tego doszło? Tak. Diego już jest w naszej rodzinie od 4 lat. Zaraz w zasadzie po Eurowizji napisała do mnie Patrycja, młoda dziewczyna, wiadomość na Facebooku, że jej chłopak jest, jego rodzice mają gospodarstwo i handlują zwierzętami na rzeź. Że ona od paru lat jest wegetarianką. U nich w gospodarstwie jest byk Diego, który ma 11 miesięcy i z którym ona niezwykle się zżyła. Pisała już do różnych organizacji i nikt jej nie odpowiedział, że ona tak naprawdę wie o tym, że ona już kolejnej straty zwierzęcia nie przeżyje, że w związku z tym ma nawet myśli samobójcze, że tak trudno jest się z tym pogodzić. I że bardzo mnie prosi, żebym, nie wiem, może ja się do kogoś odezwała, że mogę jej w jakiś sposób pomóc. Więc ja stwierdziłam wtedy, że ponieważ jakoś czułam taką wewnętrzną potrzebę, bo mam tak często, że kiedy coś dobrego dzieje się w moim życiu, że chcę jakby losowi też to oddać, zrekompensować, podziękować. I stwierdziłam, że jej pomogę. Powiedziałam, że ja go wykupię. I tylko, że jakby przeleję im pieniądze, tylko muszę znaleźć dla niego dom. No i wtedy zaczęło się poszukiwanie miejsca dla byka. I w końcu udało się znaleźć miejsce pod Radomiem. Było to takie miejsce socjalizacji i resocjalizacji więźniów. Więc więźniowie zajmowali się zwierzętami w takim bardzo pięknym miejscu. Zawieźliśmy go tam, no i to zobaczenie go na wolności było czymś najpiękniejszym w moim życiu. Miałaś już chyba sporo możliwości wyboru, koncertując w różnych miejscach na świecie. Miałaś także okazję współpracować ze wspaniałymi artystami ze Stanów Zjednoczonych, z The Pussycat Dolls, z Ewą Longorią, z Kelly Osbourne. I w zasadzie wydawałoby się, że tam się otwiera zupełnie nowa droga. W życiu wydaje się, że nie dzieje się nic bez przyczyny. Że zawsze te wszystkie doświadczenia nas czegoś uczą i miały się wydarzyć właśnie w tym momencie. Ponieważ ja od dziecka byłam bardzo zakompleksiona i brakowało mi w siebie wiary. I pamiętam, że rodzice nawet czasem mówili, może byś poszła do jakiegoś programu typu Idol. Ja mówiłam, że absolutnie nie jestem gotowa. Na pewno by mnie tam po prostu nie wpuścili, wyrzucili od razu i nigdy w siebie nie wierzyłam. Potem pojechałam do Stanów, zaśpiewałam na karaoke i wydarzyło się coś takiego. I też ten kontakt z tymi ludźmi tam, którzy są bardzo otwarci, którzy mają wiarę w siebie, ale równocześnie są skromni, mili, dobrzy. Obserwacja też tych dziewczyn, które są piękne, które mogą być, nie wiem, seksowne, ale to jakby wtedy jeszcze u nas było tak, że jak dziewczyna, nie wiem, ubierała krótką spódniczkę, no to już każdy się patrzył na nią troszeczkę z lekkim niesmakiem, a tam było to wszystko takie jakby normalne. I ja wróciłam stamtąd, wydaje się, rzeczywiście bardzo odmieniona. Mentalnie, psychicznie. Otworzyłam się też wokalnie, bo to właśnie patrzenie na te dziewczyny, że one po prostu wychodzą i one wszystko, co jest, zostawiają za sobą. One wchodzą na scenę i dają z siebie 100% na tyle, ile dzisiaj akurat potrafią, ale i to rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo mi pomogło, więc wydaje się, że ta cała przygoda miała się wydarzyć właśnie po to, żebym ja się otworzyła. Miejsce, w którym się wychowałaś, między innymi Bytom, Tychy, czy to było ważne? Jeśli tak, to z jakiego powodu? Bardzo kocham Śląsk. Bardzo kocham Ślązaków. Ja tutaj się naprawdę dobrze czuję. To jest moje miejsce na ziemi. Każdy się dziwi, że ja nie mieszkam w Warszawie, ale ja nie chcę. Ja naprawdę tutaj się fantastycznie czuję. To wszystko jest blisko. Mam tu swoich przyjaciół od lat. Bytom darzę ogromnym sentymentem. To jest, myślę, i Bytom, i Tychy to są takie moje dwa miasta na Śląsku, które kocham całym sercem. W szkole muzycznej w Bytomie miałaś możliwość, by właściwie wybrać kilka instrumentów. Zaczęłaś od skrzypiec, ale szkołę skończyłaś grając na wiolonczeli i na fortepianie. Ale twoim marzeniem, o ile sobie dobrze przypominam, była gitara, saksofon i perkusja. A ponieważ ja zawsze podążałam śladami mojego brata, patrząc na niego z wielkim podziwem, i jak Mati zaczął uczęszczać do szkoły muzycznej, no to ja też szkoła muzyczna, też skrzypce. Najlepiej byłoby ten sam nauczyciel, no niestety się nie udało. 3 lata grałam na skrzypcach, ale to było straszne, to było naprawdę
tak chyba niedobranego człowieka do instrumentu, to naprawdę ze świecą szukać. Potem w czwartej klasie przeniosłam się na wiolonczelę, ale marząc o innym instrumencie. Teraz saksofon bądź perkusja. Ponieważ ja już wtedy wiedziałam, że śpiewanie będzie czymś, co będę chciała robić, o czym zawsze marzyłam. Niestety pani dyrektor naszej szkoły się nie zgodziła. W zasadzie nie wiem do dnia dzisiejszego dlaczego. I pojawiła się wiolonczela. I przez pierwszy rok rzeczywiście wychodziło mi to dobrze. Tata mówi, że miałam pociągnięcie, miałam zacięcie, miałam tą taką siłę w ręce. Bo pomimo tego, że jestem drobna, zawsze jestem jakaś taka silna, nie wiem czemu, zbita. I przez pierwszy rok bardzo lubiłam ćwiczyć, ale potem no, znowu emocje opadły i było tak, jak było. Fajnie. Ja tego nie widzę, Adaś. Nie wiem, czy mówię dobrze gwarą. Nasza, czyli babcia mojego taty, tylko go dała w zasadzie, nie mówiła, tylko go dała. Tata mówi świetnie. Moja mama w ogóle nie lubi strasznie, jak my mówimy gwarą, jak godamy między sobą, ale na przykład, co ciekawe, jak spotykam się z niektórymi muzykami, może których Państwo by nie podejrzewali, że będą ze mną godać, ale na przykład jak z Andrzejem Lampertem się spotykamy, to w zasadzie tylko ze sobą godamy. I to on mówi, że to strasznie lubi, ja też to lubię, bo jakoś to jest takie naturalne. I na przykład też z muzykami w orkiestrze AUXO jest tam tak zwany Unkel Bartol, z którym też jak się spotykam, to w zasadzie tylko godam. I to mówimy, ja Unkel, ja fajnie, wszystko dobrze, ja Dziucha, wszystko dobrze, to z Andrzejem jest dokładnie to samo. Sometimes the road is troubled, a change of life, a change of heart. My mind's imprisoned me, and then you came and saved my skin. And I have said to myself, there, we never gonna go nowhere. Jako dziecko prowadziłem właściwie życie dwóch języków. Urodziłem się w takim familoku w oficynie, gdzie z dziećmi mówiłem po śląsku, czyli godołech do trzeci. I wtedy ojciec przyjeżdżał z pracy, a on życzył sobie, żebym ja mówił absolutnie czystą polszczyzną. I o godzinie 15 uma i upa stawali się dziadkiem i babcią. Bardzo otwarci. To pewnie by trzeba po raz kolejny zapytać Madzi, która jakoś też była w różnych miejscach w Polsce, jest z Podkarpacia, ale darzy ten nasz mały tutaj śląski świat ogromną sympatią, bo właśnie mówi, że ludzie tutaj są tacy fajni, tacy normalni, tacy ciepli. Myślę, że ktoś z zewnątrz może właśnie opisać paroma słowami to, jacy są Ślązacy i jaki jest ten tutaj nasz mały śląski świat.